Wpłynął do nas również wniosek o podjęcie uchwały zobowiązującej wójta do wynajęcia pomieszczeń. Na dzisiejszej sesji mamy tutaj wnioskodawców, czy przedstawiciela wnioskodawcy. Jest to Stowarzyszenie Delfin, Stella, przepraszam, Stowarzyszenie Stella, a dotyczy modelarni Delfin, stąd pomyłka. Przedstawicielem stowarzyszenia jest pan Waldemar Śniegoń i pan Waldemar Śniegoń prosił o możliwość zabrania głosu, więc proszę bardzo. To jeszcze przepraszam, zanim pan zacznie, też przekażę informację, że wniosek został przekazany do komisji. Proszę bardzo. Do której komisji? Do komisji skarg, wniosków, petycji. Mój wniosek ten do komisji skarg. Dobrze. Tak. Witam państwa. Na wstępie chciałbym się jeszcze raz przedstawić, bo tutaj są sołtysi i sołtyski. Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Stella. Jeśli bym mógł prosić, to ponieważ usiłuję uzyskać jakieś dane kontaktowe do wszystkich tutaj, może też żadnych, bo niedawno wysłałem maila na te dane, maile tak jakby urzędowe. No, maila zwrotnego dostałem tylko od jednego radnego, więc nie wiem, czy tam to nie działa, czy działa, więc jeśli bym prosił, to jeśli macie państwo maile prywatne, żeby mi zapisać na karteczce i telefon też do państwa, żeby ewentualnie w przyszłości nasz kontakt był znacznie łatwiejszy. Ja chciałem tutaj też teraz przedstawić może wszystkim, nie wszyscy są wtajemniczeni, odnośnie mojego wniosku, który złożyłem. Widzę, że to no, zostało rozpatrzone moim zdaniem dziwnie. Moim zdaniem powinna się zajmować tam komisja budżetowa. Pokrótce chciałbym wyjaśnić, dlaczego tak uważam i dlaczego powinniśmy się wszyscy tu wspólnie, czy w sołectwie, czy radni, zająć tym tematem. We wniosku wnioskowaliśmy o to, aby uruchomić procedurę możliwości zgłoszenia się instytucji lub innych podmiotów do użytkowania pomieszczeń piwnicznych w budynku ośrodka zdrowia. W zamian za wykonanie odnowienia pomieszczeń i toalet. Nie wnioskuję tutaj, mój wniosek nie dotyczy tego, że pomieszczenia te mają być przeznaczone na Stowarzyszenie Stella. Jest to wniosek o to, żeby te pomieszczenia zostały ponownie użytkowane, ponieważ były użytkowane przez 17 lat. Jakąś dziwną decyzją na dzień dzisiejszy nieoficjalną, nie ma żadnego pisma oficjalnego, że te pomieszczenia nie nadają się, są zamknięte, więc na tej podstawie chciałbym zobligować tutaj, prosić radnych, aby ponownie ruszyli procedurę otwartego konkursu do zgłaszania się być może innych instytucji. Myślę, że wszyscy będziemy tym też zainteresowani, aby te pomieszczenia wykorzystać, aby te pomieszczenia mogły być użytkowane. Taki, może przeskoczę tutaj odnośnie teraz Stowarzyszenia Stella, która powiedzmy podjęła się tego, że pod swoją działalność podpięła również modelarnię Delfin, którą prowadzi pan Stanisław Głowacki. Jest to taka, moim zdaniem, perełka w naszym powiecie, nawet by można było rzec. Są to no właśnie zajęcia dla dzieci z tytułu modelarstwa. Zajęcia również w przeszłości prowadził pan Jurek Szędzielarz, który również tam prowadził zawody. Odbywały się tutaj starty balonów gazowych, także to tam ta historia jest tych zajęć bardzo bogata.
Pozwolę sobie, gdy już będę miał też może jakoś właśnie adres e-mailowy od Państwa, przesłać Wam te materiały, żebyście się mogli zapoznać tak bardziej szczegółowo, co się działo, co się może dziać. I takie moje argumenty na to, że te pomieszczenia są możliwe do wykorzystania, no to jest ze swojej strony. Przepraszam. Ze swojej strony mogę przedstawić, że pod względem modelarni istniały gdzieś tam różne propozycje. Byliśmy wczoraj z panem Stanisławem oglądać te pomieszczenia. Tamte pomieszczenia w gumnach również wymagają po prostu inwestycji ze strony, powiedzmy, modelarni Delfin, żeby je przystosować, ponieważ zajęcia z modelarstwa tam wymagają przygotowania stanowisk, półek, szafek, więc to, że powiedzmy na dzień dzisiejszy padła propozycja, żeby te zajęcia były prowadzone w gumnach, nie oszczędza jako tako budżetowi gminy jakiejś żadnej, że to powiem, nie ratuje to, czy budżet gminy, czy gminę w ten sposób, ponieważ, tak mówię, no trzeba tam by było wszystko tak czy siak przystosować. Podobne prace trzeba będzie zrobić właśnie w tych piwnicznych pomieszczeniach. Jeśli chodzi o te pomieszczenia piwniczne, no to idąc z biegiem czasu, rozwojem technologii, jesteśmy teraz sobie poradzić z tym problemem. To nie jest, jeszcze raz bym chciał tutaj dać taki spory nacisk, że nie istnieje tam żadne zagrożenie, nie wiem, dla uczestników. Jeśli owe zagrożenie gdzieś ktoś widzi, no to chętnie się z nim zapoznamy, ponieważ zajęcia w pomieszczeniach piwnicznych są prowadzone. Jeśli chodzi o Dębowiec, no to mamy tutaj doskonały przykład choćby klubu LKS Strażak, gdzie również są w pomieszczeniach piwnicznych. Również niedawno zostały odnowione na podobnych zasadach, które chcę właśnie, powiedzmy, teraz wykorzystać Stowarzyszenie Stella, czyli dostać te pomieszczenia i we własnym zakresie dokonać tego remontu, renowacji i zadbanie o to, aby zamontować tam te czujniki, które po prostu mogą nam zagwarantować, że ten problem z tą niedrożnością kanalizacyjną jesteśmy sobie w stanie dzięki elektronicznych urządzeń, i to nie jest naprawdę żaden wydatek, to jest kwestia paruset złotych, jesteśmy w stanie monitorować to na bieżąco, i gdy w przypadku tamta ruła, gdzie od czasu do czasu tam się pojawi jakiś lekki zator, już będziemy wiedzieć, że tam to jest. I w tym momencie przepchanie tego lekkiego zatoru bez problemu są w stanie zrobić pracownicy tutaj z Urzędu Gminy, bo gdy już się zatka całkowicie, no to wtedy trzeba przyjeżdżać już z konkretną pompą. Ostatnio, no, gdy się zatkała, nie dała nawet pompa tutaj z Dębowca, czyli musieli przyjeżdżać ze Skoczowa. Ten problem się nie rozwiąże przez to, że nie będziemy wykorzystać tych pomieszczeń. Jeśli tam się robią te zatory, to one się cały czas, no one tam się cały czas były. W poprzednich latach, przez 4 lata tam siedzibę miała KGW, nasza Dębowiec. I również tam były te takie miejscowe gdzieś tam wylania, że to nie jest, że tam zalało, tylko gdzieś tam te szafki, które są na najniższych poziomach, jeśli ktoś właśnie zapomniał, żeby to było zawsze wyżej, no to wtedy to, co zostało gdzieś tam na tej podłodze zostawione, było po prostu podmoknięte. Nie istnieje tam żadne ryzyko życia, zdrowia, czy nie wiem, skąd te argumenty się wzięły. Więc proszę tutaj właśnie radnych, aby może podpytali właśnie, jak to wyglądało w przeszłości KGW, podpytali osobiście pana Stanisława, zachęcam do tego.
tutaj pozwolę sobie przejść może do kolejnego mojego jakiegoś podpunktu. No, jako ciekawostkę też również dodam, że modelarnia, która jest przy szkole podstawowej w Skoczowie SP8, której tam dyrektorem jest właśnie, prowadzi też tam zajęcia pan Jerzy Siędzielarz, również tam są zajęcia w pomieszczeniach piwnicznych, więc tak jak mówię tutaj dotychczasowe, to faktycznie te głosy, że w pomieszczeniach piwnicznych nie da się, nie ma miejsca, aby cokolwiek się odbywało, no to jest taki moim zdaniem kolejny argument, że bez problemu można tego typu zajęcia organizować. To jest główny cel na chwilę obecną, jest przywrócenie tych pomieszczeń do użytku, aby się zgłosił ktoś do konkursu. Kto się zgłosi, to myślę, już pozostanie, być może jakiś przedsiębiorca się zgłosi z lepszą ofertą i wtedy będziemy się cieszyć, ponieważ te pomieszczenia zostaną wykorzystane. Jeśli się nikt inny nie zgłosi, no to tak jak mówię, my na dzień dzisiejszy z panem Stanisławem, również pan Jurek jest za tym, aby te zajęcia przywrócić właśnie w tym miejscu, ponieważ tu jest najbardziej dogodny rozwojowo, jeśli chodzi o bliskość z centrum, bliskość do prowadzenia pokazów, czy tych balonów, czy pokazów modelarzy, czy pokazów samochodów. Pod tym względem jest to moim zdaniem najlepsze, więc tutaj wnioskuję, proszę radnych, aby nie byli tylko zdani na moją inicjatywę prawną, którą ja wykorzystuję, i żeby, może głównie też skieruję do radnych z Dębowca, ponieważ myślę, im najbardziej powinni być z tym związani, aczkolwiek tak mówię, zajęcia modelarstwa to są dzieci z całej naszej gminy, również można by powiedzieć, że dojeżdżają tu z Ochab czy z Cieszyna czasami na jakieś zajęcia, więc pozostali radni również, myślę, powinno was to cieszyć, że jest ktoś, kto chce zadbać o to, aby polepszyć, aby wyeliminować ten problem tej kanalizacji, który nie wiąże się, tak jak mówię, z kosztami dla Urzędu Gminy, tylko po prostu z tym, aby oficjalnie to przekazać na rzecz czy to Stowarzyszenia Stella, czy bądź innemu stowarzyszeniu, który chciałby mieć tutaj jakąś swoją siedzibę, czy jakieś inne pomieszczenie, bo tych pomieszczeń w tym budynku jest tam dość sporo. Panie Waldemarze, jeśli mogę się wtrącić, bo to już wszystko. Prosił pan tak. O 10 minut, minęła 13 minut. Okej, no to już... tak, to wszystko. To chciałem wszystko. Ewentualnie, jest tu również pan Stanisław, jeśli by panowie radni, czy ktoś miał jakieś pytania, no to czy do mnie, czy do pana Stanisława zachęcam, chętnie udzielimy odpowiedzi. Dziękuję bardzo.